ostatnio pokczampowego okresu w życiu nie ma youtuber Call Me Carson. To jest gość, który należy do grupy youtuberów, streamerów o nazwie Lunch Club. I ostatnio na Twitterze jedna z dziewczyn napisała, że była przez niego uwodzona, kiedy jeszcze była nieletnia i chodziła do szkoły. Dodatkowo napisała, że rozmawiała o tym z wieloma ludźmi, ale nigdy nie przyznała się do tego publicznie. Aż do teraz. W następnym tweetie napisała, że raz dla zabawy na swoim starym Twitterze wrzuciła wpis, gdzie oznaczyła Carsona i napisała, że podobną rzecz powiedział w sumie youtuber Critical, że relacja 19-latka z 17-latką nie może być nazwana słowem na P. To słowo jest zabronione. No kurwa, no przecież to jest... Od ilu lat, od jakiego wieku można się jebać legalnie w Ameryce? Od 15? No to chuj im chodzi. Ty, no dobra, jak jest sytuacja, że... Co w ogóle teraz można robić? Na przykład jak... Dobra, no w przedszkolu to jeszcze okej, ale załóżmy... Gimnazjum, tak, a nie ma już gimnazjum. No to kurwa, załóżmy w tym nowoczesnym gimnazjum, to która to jest klasa? 7, 8? I ktoś ma dziewczynę, no to co oni robią? Za rękę chodzą, kurwa, i gadają o szkole? No pewnie, że się jebią. Jak jest okazja, to się jebią, kurwa, no. W 7 klasie się nikt nie jebie jeszcze, no ja się jebałem. I w sumie do teraz w ogóle tego nie skomentował, więc może szykuję na to jakąś większą odpowiedź. No co się odkleiłeś? Kurwa, co się odklejesz? Ja pierdolę. Oszukujesz? No i jak? No nie udowodnię ci tego, no. Tak, tak, kłamie. Ja was nigdy nie okłamałem, widzowie. Co do spraw jebania. Opowiadałem wam, widzowie. Ja miałem lat 14. Miałem wolny od szkoły 3 dni. Bo były testowe matury. No i wtedy się jebałem, tak. Zaraz się wyostrzy kamerka. Dobra, ale macie zazdro, kurwa, bo doskonale wiecie, że jeszcze 5 lat walenia konia przed wami. No ale cóż, chłopie, jak wy mówicie, że ja kłamię, to ci nie powiem nic. Tak bez zobowiązań to ciężko się chyba jebać, no ale jak masz dziewczynę, no to co robicie? No to co się robi z dziewczyną? Bo nie rozumiem, no co można robić z dziewczyną w wieku? Jak, nie wiem, chodzicie sobie do szkoły, jesteście w tym samym wieku. No zawsze gdzieś to będzie zmierzało w tą stronę. I to się wydarzy, prędzej czy później. Zależy też, ile ze sobą jesteście. No ale nie wierzę, że kurwa chodzisz za rękę i gadasz o szkole cały czas. No kurwa, nie uwierzę w to, no. Psz, a teraz? Teraz to ty... Kiedyś to jeszcze okej. Okay. Teraz to te 14-latki się malują, kurwa, tak, żeby wyglądać na 18. I w ogóle już nie muszę mieć chłopaka, żeby się jebać. Tak to zaraz wygląda. Ruchacz Dziwek 2000 wpłacił 10 zł. Stary, to cię jebał. Ciebie jebał, kurwo, ty. Ale mu dałem, co? PPKuku TV wpłacił 5 zł. Zony, ten YouTube jest nudny jak chuj, wbij na kanał na Twichu PPKuku TV, tam wczoraj była odjebana wieczerza twitchowska, wódka dziwki i księża S. Ale że gościu swój kanał reklamuje za 500? No, na pewno był niezły rozpierdol. Może Konopski nagrał was film, to wtedy was ujrzę. Tak po prostu jest. Małolaty się jebią w szkołach. Krychak wpłacił 10 zł. Nie musicie mi wierzyć. 69 groszy. Młode adeptki samogwałtu z tych 14-latek. Nie, to nie samogwałt. One się pchają na Fuchille. Kurwa, domestosem zajeżdża ten bidon. Distro Karol dał 5 kaski. Teraz to osoby w wieku 13 lat. Piją, palą i ruchają. No, tak jest, tak jest. Pamiętam, że jak ja chodziłem właśnie do gimnazjum, to na każdej przerwie na przykład palili, kurwa. Palenie? W tym wieku? To jest gorsze od jebania się. W wieku 13 lat się chyba całowałem pierwszy raz. Tak mi się wydaje. Nie no, tak naprawdę to żartuję. Nigdy nawet nie waliłem konia. Nie wiem, co to jest ten Zony, koń. Kiedy rozpierdalasz te planety z Elonem Muskiem? Kurwa, skończysz o tych planetach. To teraz jakiś nowy mem się zrobił. Jak dziewczyna z tobą zerwała? Idź na dziwkę, Pawełek. Dawidek wpłacił 15 zł. Moje ziomki to pieniążki. Słuchajcie mnie, kurwa, ja mam dziewczynę 3 lata młodszą i co, jestem pedofilem? No jeśli masz 17, ona 14, to teoretycznie tak, ale jeśli jesteście w związku i ona wyraża zgodę na to, żebyście się jebali, no to...
dla mnie nie jesteś, ale ogólnie wtedy i tak jesteś. I jak ona powie na przykład w policji, jak masz na przykład 17, ona ma 14, no i teoretycznie wiesz, no jesteście ze sobą i ona wyraża zgodę, no to dla ciebie to jest wszystko okej, ale nie wiem jak prawo tutaj się na to patrzy. Bo na pewno nie możesz nic odjebać, bo jak chcesz odjebiesz, to ona wtedy powie: on mnie zgwałcił, powie to dla jaj. Ale policjanci i tak ci połamią ręce, wiesz co chodzi? Cześć Maciek, jestem twoim fanem, oglądam strzelania mlekiem i drifta nieucznika. Oceniłbyś mój kanał na YouTube, nazwa Karolek 30. Pewnie, już oceniam. Karolek 35, zdjęcie z Fortnite. O kurwa, to będzie mocne. Ło, wow, świetne audio. Musisz mi powiedzieć, jakiego mikrofonu używasz? Siemano, Liska, to jest Karolek 35, teraz nagrywamy. Holo, będzie piłpik, holo. Co? Halo, typie. Gdzie ty się przemieszczasz? Chyba tutaj jesteś, Marianne. Czemu ty masz tylko 125 subów? Który ty grasz w CSGO? No, kurwa, jestem teraz pijany. Co? Jak go porobił? O kurwa. Siemano ludziska, tak, Karolek 35. Sorry, jak ja teraz nagrywam właśnie, bo jak widzicie coś ciemnego, to przez to, że jestem u pokoju mojego brata gdzieś o 8:04. A, taki smutny odcinek, to nie chcę go oglądać. Zony, kocham cię, ty kurwo jebana piema. Piosenka o warzywach i jest ze mną Saba. O. Jestem warzywem, jest. Jestem warzywkiem, jestem też. Warzywkiem. Owockiem, jestem kiełbaską, jestem warówką, jest Maciusze. Kurwa, to jest dobry film. Patryk. Maciu to jest, Maciu jest kiełbaskiem. A Saba to co to jest, to pies? Jestem warzywem, jestem warzywem. Jest, piesek. Wazi, jestem medebanowa. No to koniec. To jeszcze nie koniec, jeszcze Siulka. Siula. Patrz w kamerkę. Kto tam jesteś? Nie no, Karol, dobrym jesteś pojebem. Podoba mi się to, co tworzysz. Muzyka w lobby, to jest to. Co, jedna gierka i po live'ie? Chłopie. Nie można to tak robić. Przyjdą panowie w garniturach i was wyjaśnię. No właśnie. No. Musimy powiedzieć, jak... Lubić, na pewno, jak tak ustawić dobrze, no, ten obraz. Bo to... Piosenka o warzywach była zajebista i nagle był owockiem też. Kurwa, to było dobre. To było dobre, kurwa. A, i kiełbaską też był. Ale to taka przerwa i nagle wali, że jest owockiem. To było śmieszne. Jakby nie miało dla mnie sensu. Czy ja jestem wierzący? Jak tak, to jakie jesteś wiary? Oczywiście wierzę w siebie. To się nazywa zonizm. Nie siedzę na Haiti, nie siedzę w London City, no bo COVID rozpierdolił świat. Siedzę w domu, gram w gry, robię streamy, piszę GG. Na Walkmanie znowu leci młody Ginny, Young EG.